Cześć, witajcie na moim kanale. Od jakiegoś czasu opanował internet tropikalny klimat na paznokciach, dlatego dzisiaj pokażę, jak wykonać egzotyczne liście. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie i zapraszam do oglądania. Na wzorniku mam położony lakier o numerze 176 semilaka. Obecnie nie posiadam takiej soczystej zieleni, więc zmieszałam Neonail Green Olive z semilakiem 048 i maluję kształt liścia. I wkładam do lampy na 30 sekund. Kolorem czarnym 031 semilak zaznaczam krawędzie liścia oraz miejsca, które chcę, aby były bardziej widoczne i utwardzam w lampie. Białą hebrydą zaznaczam miejsca, które mają wyglądać na oświetlone, to spowoduje bardziej realistyczny wygląd liścia i wkładam do lampy. Na koniec dokładam w niektórych miejscach kolor 040 i 041 semilak, aby jeszcze bardziej ożywić zdobienie i utwardzam. Zdobienie pokrywam topem No Wipe z Nailac 003 i utwardzam. Kolejnym zdobieniem są to liście sagowca. W tym zdobieniu jako podkład użyłam lakier 022 semilak. Resztę czynności wykonuję dokładnie w tej samej kolejności, jak w przypadku pierwszego zdobienia. Wszystkie produkty wypisałam w opisie pod filmem w kolejności ich użycia. Zapraszam na mojego Facebooka i Instagrama. Napiszcie w komentarzu pod filmem, co myślicie o tym zdobieniu oraz napiszcie, jakie macie propozycje na kolejne filmy. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa.